Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94,7 FM. To czwartkowy poranek Radio Fiat, a dzisiaj naszym gościem jest pan Krzysztof Smela, starosta powiatu częstochowskiego. Witam, panie starosto. Witam państwa, witam pana. Czy prezenty, które pan otrzymał od świętego Mikołaja wczoraj zgadzały się z tym listem, który pan wysłał do świętego Mikołaja? Wszystko było, czy brakowało czegoś? Znaczy się, generalnie nie piszę już listów, bo sam czasami się trzeba wcielić w tego świętego Mikołaja, no ale jakieś tam oczekiwania zawsze są. W każdym razie ten jakby symbol został, że tak powiem, dokonany. No właśnie. Panie starosto, dzisiaj już tak poważnie rozmawiając, w dalszej części programu chciałbym, żebyśmy sobie troszeczkę porozmawiali o tym, jak minął rok w starostwie powiatowym i generalnie, jeśli chodzi o działalność starostwa powiatowego w Częstochowie. Jakby pan tak jednym, dwoma zdaniami miał ocenić, to był to rok trudny, łatwy, czy może taki... No, średni? Powiem tak, że w samorządach każdego szczebla raczej trudno oczekiwać, że z roku na rok będzie lepiej. No, oczekiwania pewnie są, ale my już z doświadczenia wiemy, że to, co sobie zaplanujemy, no niestety w ramach posiadanych środków własnych zrobić tego wszystkiego się nie da. No a jeśli jesteśmy uzależnieni od dotacji, no to też nie wszyscy dostają, nie wszyscy w takich wielkościach, w jakich sobie wymarzą, czy zaplanują. A w tej skali takiej, powiedzmy, szkolnej, w tej skali szkolnej od 0 do 6, no 0 nie ma, od 1 do 6, no 3+, no 3+, 4-. No, czyli nie jest tak źle i tak, jeszcze czym przechodzimy poprawić do następnego roku. Tak. Promocja jest. Panie starosto, no a mieszkańcy oczywiście oczekują, że będą inwestycje, że będą nowe drogi, będą ścieżki rowerowe, będą remonty szkół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko kosztuje. No i starostwo powiatowe musi też te najważniejsze inwestycje realizować. No to ja chciałbym o drogach na początek, no bo to jest jakby ważna rzecz, ile się udało zrobić w tym roku? No ten rok jeszcze był dosyć dobrym rokiem w porównaniu z tym, co planujemy na rok 2024. To można powiedzieć, że udało się trochę tych dróg zrobić. Ja tylko chcę przypomnieć, mówię to na każdym kroku, że powiat częstochowski ma prawie 570 km dróg powiatowych. Jak ktoś chce sobie wyobrazić, jakie to jest zadanie, no to powiedzmy od Częstochowy do Helu. No właśnie. To tak, to naprawdę sobie jest trudno wyobrazić, jak za tym nadążać. Oczywiście wspomagamy się każdą złotówką zewnętrzną, jakie się pojawiają w Polsce. Rządowy Program Inwestycji Lokalnych, czy Rządowy Program Polski Ład. Piszemy dużo. Dostajemy różnie, no ale to, co dostajemy, staramy się wykorzystać. I takie inwestycje drogowe, o których można by powiedzieć, to w Kamienicy Polskiej, w Konopiskach, w Emstowie, w Kłomnicach, w Mykanowie. To są takie duże inwestycje. 18 milionów, 9 milionów, 5 milionów. To już jest wszystko w milionach. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my nie potrafimy do końca przewidzieć, jacy oferenci staną do naszych zamówień publicznych i jakie będą ceny końcowe. Tego nikt nie potrafi określić, a ceny czasami są szalone do góry, a w dół to się już nie zdarza. I jak się tylko utrzymamy w tym, co sobie planujemy, to już się cieszymy jak dzieci, że się udało. Że się udało. No ale jak jest kilka milionów drożej, to takich pieniędzy nie mamy i te inwestycje czasem ulegają ograniczeniu. Czyli co, przyznania budżetowe są, czy rezygnujemy, panie starosto, wtedy z jakiejś inwestycji? No, przeważnie rezygnujemy albo ograniczamy wielkość, czyli zamiast 2 km, kilometr, zamiast 5, 2,5. No są jakieś też jeszcze inne możliwości, że jak był planowany, załóżmy, chodnik czy ścieżka rowerowa, no to budujemy tą jezdnię główną, a to jakby odkładamy na później, no przykładając jakieś wagi. No wszystko jest ważne, ale drogi mają być przejezdne i tą przejezdność nam się udaje utrzymywać. Mamy jakieś też pomysły na lata następne, ale czekamy też
na nowe poważne środki, czy to unijne, czy z Krajowego Programu Odbudowy. Wszyscy czekają. Samorządy też czekają, więc myślę, że jeśli je w tym roku dostaniemy w drugiej połowie, no to jakoś chyba się wybronimy. Ale no, liczę, że tak będzie. Ale drogi muszą być dobre, bo ich mamy dużo i trzeba je utrzymywać, ale też muszą być dobre, bo rozwija nam się bardzo ten nasz publiczny, powiatowy transport zbiorowy. A właśnie, no i to jest rzeczywiście bardzo ciekawa inicjatywa. Na początku, tak jeszcze pamiętam, kiedy on powstawał, no to różnie samorządy do tego podchodziły, a tutaj okazuje się, że ta komunikacja jurajska, bo tak się teraz nazywa, ona rzeczywiście spełnia swoje zadania. Ten tabor jest zadowalający w tej chwili? W tej chwili my mamy oferentów prywatnych. Jest jakiś pomysł, że jeśli środki unijne pozwoliłyby, żeby zaopatrzyć się w swój tabor i w tej formule związkowej, bo ona już w tej chwili taka będzie, posługiwać się swoim transportem, zobaczymy. W każdym razie o tym myślimy, ale co do rozwoju, to można tak porównać, że w 2021 roku mieliśmy 7 linii, a na 2024 już planowanych jest 16. Mm-hmm. A to są już wszystkie gminy, powiatu? Nie, nie wszystkie. Niektóre zrobiły to sobie jakby same, ale jest 11 gmin, które z nami współpracuje, a przez 15 gmin przejeżdżamy. Czyli ta formuła związkowa, ona się już, że tak powiem, zadziała, bo zostaliśmy wpisani do rejestru związków powiatowo-gminnych pod nazwą Komunikacja Jurajska w Polsce pod numerem 65 i będziemy jakby ten level wyżej, jeśli chodzi o dostępność do środków, bo tam są gminy, związki, powiaty, więc my z tego poziomu trzeciego wskoczymy na poziom drugi. Oczekujemy wsparcia finansowego, taki zresztą poszedł wniosek, na prawie 11,5 miliona złotych. W sumie ma kosztować 13 i te 1,5 miliona powiat i gminy współpracujące muszą sobie jakby wkład własny zabezpieczyć. I to się już zadziało, gminy popodejmowały uchwały, które jakby pozwolą im w tym związku funkcjonować. My w porównaniu do roku 2023-2024 przejedziemy prawie 1000 kilometrów, milion kilometrów, przepraszam, przejechaliśmy 2 miliony 900 kilometrów w roku 2023, a w 2024 3 miliony 800, czyli to się rozrasta. Staramy się też, żeby no, firmy transportowe, które nas obsługują, tak zwani operatorzy, spełniali podstawowe wymagania, przede wszystkim transport przyjazny dla środowiska, przyjazny dla osób niepełnosprawnych, w miarę nowy, z dobrymi silnikami. I to się zaczyna układać, bo już firmy wiedzą, że muszą się zaopatrywać w nowy, dobry sprzęt transportowy, bo inaczej nie wygrają u nas zamówienia. I powiem, że jeśli czymkolwiek się można chwalić, to tym transportem zbiorowym można się naprawdę pochwalić, bo jest to rzecz, która w tej współpracy z gminami, no dwa lata takie było oczekiwanie, co będzie, jak się będzie działo w tej chwili. Oczywiście no, zawsze są jakieś sytuacje pogodowe, osobowe, no, że kierowca wypadnie, bo coś się stało, że się spóźni, bo coś tam na drodze, bo inwestycje drogowe, bo trzeba objeżdżać, czyli te harmonogramy odjazdów, przyjazdów zmieniają się, no inaczej się czasami tego zrobić nie da. Ale ja naprawdę jestem tu mocno zbudowany i chciałbym, żeby ten publiczny transport się rozwijał. A nawet taki no, coś ciekawostka, że w tej chwili będziemy sobie dojeżdżać nawet pod galerię jurajską tutaj na niedaleko przykład od was. No bo takie oczekiwania były. Uruchomiliśmy tę taką linię też dla młodzieży wiejskiej, aż od Drochlina, przez Przyrów, przez Janów, czy to do naszych szkół, załóżmy tam w Złotym Potoku, czy do szkół w Częstochowie, bo też z tamtych okolic młodzież chce dojeżdżać. No właśnie, to fajnie, panie starosto, że jesteście elastyczni, że ta komunikacja jurajska dostosowuje się do potrzeb pasażerów po tak, prostu. Tak, to trzeba się wsłuchiwać, rozmawiać dużo z wójtami, burmistrzami. No pewnie się ucieramy, bo za każdy kilometr trzeba zapłacić. No, nikt za darmo jeździł nie będzie. Ale jak to się rozsądnie zrobi i ten czas dojazdu do Częstochowy jest sensowny, czyli nie za długi, żeby sobie nie robić wycieczek turystycznych, bo ludzie oczekują jednak, że to będzie szybko. Czyli powiedzmy jakiś tam procent, jak się gdzieś tam wjedzie w jakąś szufladę,
do pojedynczej miejscowości, to staramy się, żeby to gminy załatwiały i podwoziły w te główne punkty. Ale do tego są też centra przesiadkowe, bo to jest też istotny element tego transportu zbiorowego. Mamy na te centra przesiadkowe środki. Gminy w sumie są już dogadane, jak to ma wyglądać. Są też lokalizacje i te centra przesiadkowe będą w gminie Dąbrowa Zielona, Koniec, Polprzyrów, Poczesna i Olsztyn. I myślę, że to się też będzie zwiększać, bo to jakby te pierwsze kroki, no niektórzy się przyglądają, jak to będzie, co im wyjdzie. Tak, tak. Są pieniądze, jesteśmy dogadani, powiat pilotuje te przedsięwzięcia i mam nadzieję, że to też będzie bardzo istotnym elementem funkcjonującym przy takim no, kompleksowym rozwiązaniu publicznego transportu zbiorowego. Panie starosto, to jest rzeczywiście bardzo fajna inicjatywa. Ja jako mieszkaniec gminy Poczesna też oczywiście przyglądam się bardzo uważnie tej komunikacji jurajskiej, ale przyglądam się też ścieżkom rowerowym przy okazji tych inwestycji drogowych, bo czasami lubię sobie tak na przykład pojeździć w okolicach Olsztyna Żarek. Tymczasem te ścieżki rowerowe, no to też jest taka inwestycja, która idzie za modą, no bo jazda na rowerze stała się ostatnio modna. No to jest już od kilku lat i oczywiście widać również w powiecie częstochowskim i tu w naszym regionie ogromny rozwój i taki jakby napór samorządów, że to trzeba iść w tym kierunku. No ale znowu się pojawiają sytuacje, że jak dwa lata temu robiło się projekty, pomysły, kosztorysy, no to dzisiaj ścieżka rowerowa kosztowo razy dwa. Tak. I to, co sobie wyobrażaliśmy, że będzie na przykład w gminie 10 kilometrów, to potem się okazuje, że no nie, no 5, bo na tyle nas stać. I znowu dylematy. No, zmieniać za bardzo tras, jak już to zostało no w ramach dyskusji, czy ustaleń, czy kompromisów, no gdzieś trzeba było tą ścieżkę poprowadzić. I teraz gdzie zacząć? Gdzie te kilometry puścić, gdzie zostawić, zmieniać technologię, nie kostka, nie asfalt, no to co, szutr, kamień, no są to problemy, ale kierunek generalnie jest bardzo dobry, ale co chcę tu podkreślać, że na przykład przy naszych pracach scaleniowych, tak jak to miało miejsce w gminie Mykanów, w miejscowości Lubojna, Lubojenka, powstało 30 kilometrów nowych dróg. I zrobiliśmy tam rajd rowerowy, przyjechało 700 osób. Po dobrych drogach w polach, przy pięknej pogodzie, przy świeżym powietrzu. Tak, chce się jeździć. Nawet jak one są szutrowe, bo nie wszystkie są w asfalcie, no ale no to ten rower na tym szutrze dobrze się sprawuje. Małe dzieci, 3-latka przejechała dystans 21 kilometrów. 3-latka. Proszę. Z rodzicami. No ale są byli tacy, co 82 lata. I też jeżdżą. Także nawet po tych drogach postaleniowych można świetnie jeździć, no i trochę zdrowia złapać i tak przy okazji poznać okolice na żywo. No właśnie, powstanie, proszę Państwa, też połączenie gminy Olsztyn z Biskupicami, to tak na marginesie niedługo. Panie starosto, ale czas nas goni, więc chciałem jeszcze tylko króciutko szkolnictwo w powiecie zapytać, jak pan oceni tegoroczne? Powiem tak, że jak z czegoś jestem zadowolony, to w tym roku udało nam się zrobić dobry nabór i w dwóch naszych szkołach uruchomić nowe kierunki, czyli w Złotym Potoku technik elektroenergetyk i technik mechatronik w zespole szkół w Koniecpolu. Udało nam się przeprowadzić dobry nabór, bo to jest 17, 14, 21 osób w klasach. To jak na powiat to dużo, bo czasami klasy to były 7, 8 i też trzeba było to kontynuować. Ale to są, myślę, zawody przyszłościowe. No, trochę było problemów z kadrą, no bo to jednak nowe zawody, nie do końca no, przetrenowane, ale znaleźliśmy nauczycieli, to zaczyna funkcjonować i w tej chwili chcemy skorzystać z takich nowych możliwości finansowych i odpowiednio te nasze pracownie wyposażyć, tak żeby ci technicy, którzy pokończą nasze szkoły, mieli co, jakby w perspektywie wyobrazić sobie, co mogą robić, nauczyć się przede wszystkim tych podstawowych czynności i być może spróbujemy, czy to z Politechniką, czy z naszym uniwersytetem, czy z poważnymi przedsiębiorcami spróbować przynajmniej tych najlepszych już gdzieś tam popromować, być może tą pracę im
jakoś ułatwić. Zawody przyszłościowe, myślę, że na to trzeba postawić, ale no, kreda i tablica nie wystarczy. No nie, rzeczywiście. Panie starosto, pewnie moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale na zakończenie chciałem jeszcze tylko zapytać o pana marzenia na 2024 rok. Nie o plany, jakie ma starosto, tylko o marzenia. Co chciałby pan, żeby udało się zrealizować? Powiem tak, że dzisiaj pewnie no, kiedyś się wydawało normalność rzeczą jak najbardziej normalną, a dzisiaj normalność to chyba jest rzeczą oczekiwaną, więc chciałbym, żeby było normalnie. W Polsce, żeby było normalnie, żebyśmy zastanowili się, jak tą naszą wspólnotę narodową tworzyć, nie kopać dołów, tylko zasypywać. Chciałbym, żeby normalność była w powiecie, w mieście, w każdej wiosce, w każdej gminie i w każdej rodzinie. I w każdej rodzinie. Nie są to zbyt wygórowane życzenia, ale życzę Państwu właśnie tej normalności, tego spokoju, tej chęci posłuchania innych, no i przede wszystkim zdrowia, bo jak będziemy mieli zdrowie, to sobie z tymi wszystkimi zagrożeniami poradzimy. Na pewno nie życzyłbym sobie eskalacji konfliktów wojennych, które niestety się nam pojawiają i to są rzeczy bardzo, bardzo niepokojące. Ale marzenie to jest takie, żeby się nam nigdy nie przytrafił żaden konflikt zbrojny, w którym mielibyśmy uczestniczyć. Krzysztof Smela, starosta powiatu częstochowskiego. Panie starosto, dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego.